Witamy w kolejnym, tym razem szczęśliwym, bo 13 odcinku PlayStation Polska TV. Kwiecień stoi pod znakiem polskich lokalizacji językowych. W tym programie przyjrzymy się bliżej pracy aktorów, którzy użyczyli swych głosów w nadchodzących produkcjach dostępnych na PlayStation 3. Czyli Detective Diggs, The Last of Us oraz Beyond Dwie Dusze. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, czego ja potrzebuję? Oprócz wycieczki do studia nagraniowego zobaczymy także, jak radzi sobie Raiden w swych nowych przygodach w Metal Gear Rising Revengeance. Zaczynamy więc, a na program zaprasza Was. Witajcie, Artur Żmijewski. Pozdrawiam wszystkich widzów PlayStation Polska TV. Seria Metal Gear od lat znana była z elementów skradania, charyzmatycznych postaci i niesamowicie zakręconej fabuły. Główny bohater, czyli Snake, udał się już na emeryturę. Do akcji po raz kolejny, tym razem już wyłącznie solo, wkracza Raiden. Wydarzenia w grze mają miejsce 4 lata po tych z czwartej części. Raiden dołącza do prywatnej firmy militarnej Maverick, której jednym z zadań jest ochrona wysokich rangą dygnitarzy. Na jednej z misji sprawy obierają niespodziewany obrót, a do akcji dołącza inna grupa paramilitarna, która z kolei obrała sobie za cel destabilizować pokój na świecie. Zadanie ratowania świata spada naturalnie na barki Raidena, czyli w sumie na nasze. Raiden, jak na cybernetycznego samuraja przystało, posługuje się w walce specjalnym mieczem, który z niesamowitą łatwością kroi wrogów na kawałki. Najważniejszą umiejętnością w walce jest parowanie ciosów. Nie ma tutaj typowego bloku, wszystko opiera się o wyczucie czasu i refleks. Warto więc już na początku poćwiczyć tę technikę, ponieważ bez parowania ciosów walki stają się o wiele trudniejsze. Podczas potyczek, dzięki specjalnej umiejętności, możemy uruchomić tzw. Blade Mode, co pozwala nam dowolnie wybrać kąt cięcia ostrzem. Idealnie namierzone cięcie odsłania, a tym samym daje nam szansę na wyciągnięcie z wroga specjalnego cylindra, którego zawartość leczy bohatera. Wrogowie w grze są bardzo zróżnicowani. Od zwykłych żołnierzy, po większych, a nawet tych przeciwników znanych z poprzednich odsłon serii. Największa zabawa jest jednak zawsze przy walce z bossami. Te niezwykle dynamiczne pojedynki wraz z pulsującą w głośnikach muzyką skutecznie podnoszą poziom adrenaliny. Pomimo iż grę można ukończyć z czasem przybliżonym do 7 godzin, jest tutaj mnóstwo ukrytych przedmiotów, dodatkowych broni czy wirtualnych misji treningowych. Wszystko to ponad trzykrotnie wydłuża czas zabawy z grą. Metal Gear Rising Revengeance okazał się świetną grą. Idealna pozycja dla wszystkich fanów gier z szaleńczym tempem rozgrywki oraz cybernetycznych samurajów. Lokalizacje 2.0 to projekt wprowadzony w 2009 roku przez polski oddział Sony, mający na celu lokalizację językową gier wydawanych przez Sony Computer Entertainment. Kwiecień 2013 roku to czas zapowiedzi kolejnych wybitnych aktorów, którzy użyczyli swych głosów w grach Sony. Zobaczymy, co mieli do powiedzenia sami zainteresowani na temat sesji nagraniowych. Mam bardzo specjalny stosunek do tej gry, dlatego i do tej roli szczególnie, dlatego że to jest pierwsza moja tak naprawdę rola w grze. Ja miałem do czynienia z dubbingiem, ale z dubbingiem w kreskówkach, w jakichś przedsięwzięciach, w których grywałem też aktorów, czyli to normalnie w filmach fabularnych albo w kinowych wersjach kreskówek. Natomiast w grze nie przydarzyło mi się tak naprawdę nigdy, dlatego to jest dla mnie, no trzeba powiedzieć, debiut. Kolejny kawałek. Chyba jesteśmy na tropie. Dla mnie przede wszystkim było niesamowite to, że mogę zagrać, podłożyć głos w grze wideo. Trudno już nawet nazwać to grą, to jest raczej film, w który możemy wejść i być uczestnikiem. Więc jest to dla mnie niesamowita przygoda i ja przyznam szczerze, ja już się nie mogę doczekać tej gry, kiedy będę mogła zagrać i być przez chwilę Judy Holmes tak naprawdę. Jeszcze w dodatku usłyszeć swój głos. Wow, to będzie coś. Do tej pory podkładałam głosy w filmach animowanych. I to jest dla mnie taka pierwsza historia. Znacznie trudniejsza, przyznam szczerze, ponieważ ona się dla mnie nie kończy. Filmy animowane te jakby objętościowo są dużo mniejsze. A tutaj tak naprawdę mamy do zagrania 40 takich filmów fabularnych, pełnometrażowych. Moja bohaterka jest główną jeszcze bohaterką, która jest cały czas na ekranie. Mam nadzieję, że przede wszystkim gracze nie poczują się zawiedzeni polskim dubbingiem, no bo to jest też gdzieś taki dla nas, dla aktorów, wyznacznik tego, czy dobrze zrobiliśmy swoją robotę, czy nie. Chcę wyjść! Słyszysz, Cole? Wypuść mnie!
Krzysztof Banaszek, doskonale znany fanom PlayStation, choćby z roli Cole McGrath w grze Infamous Niesławny 2. Muszę być tu z powrotem, gotów, kiedy to się pokaże. The Last of Us wciela się w rolę Joela. Tym samym jest partnerem Anny Cieślak, odgrywającej rolę Ellie. No i się zaczęło. Dobra, jedziemy. To jest wysoka poprzeczka, powiem ci, taki dubbing gry komputerowej. W ogóle dubbing jest strasznie trudny dla aktora, bo to jest tak, że my aktorzy tak uwielbiamy się uwolnić, wiesz, tak polecieć w tym przekazie, który mamy do przekazania. Tutaj się okazuje, że to jest bardzo precyzyjne i to trzeba od do. Z jednej strony jest linia melodyczna, czyli jakiś tam utwór, który jest fragmentem, w którym należy się zmieścić, a z drugiej strony są emocje, a potem jeszcze słyszę język i muszę powtórzyć, ale z emocją i z melodyką polską. To wszystko razem jest trudne do ogarnięcia. Okej, chłopaki, jeśli dacie mi broń, to pomogę wam powystrzelać tych pojęców. To wszystko w dzisiejszym programie. Przypominamy, iż za tydzień na naszym kanale YouTube ujawnimy informację o ostatniej gwieździe polskiego kina, która wcieli się w rolę Nathana Dawkinsa w Beyond Dwie Dusze. Do tego czasu cieszymy się w końcu nadeszłą wiosną i kończymy wszystkie gry, które zalegają na półce. Niedługo kolejna dawka świetnych produkcji na PlayStation, a my widzimy się za dwa tygodnie. Do zobaczenia! Thank you.